To nie jest fake, widzowie. 2:30, jaja do oglądać, nagrywać film o maturach ustnych. Nie jestem sam, bo nie mogę jej samej zostawić. Ja wymyśliłem to sobie tak, że będę w środku nocy oświetlony przez reflektory światła samochodu i to miało właśnie pokazać, że jesteśmy tak na te 10 czy 15 minut właśnie w świetle reflektorów, ale pokazało tylko, że jestem jakby idiotą. No dobra, to nie wyszło i to kompletnie, bo na materiale prawie w ogóle mnie nie widać, a pod koniec trzęsę się z zimna, bo jest 3 w nocy i rozglądam się dookoła, bo las, w którym byłem, zaczął wydawać jakieś dziwne dźwięki. Ale nie dam się pokonać i niech to będzie motywacja także dla Ciebie. Warto o maturze ustnej z języka polskiego troszkę porozmawiać, bo jest to naprawdę fascynująca anomalia. Bo system edukacji, który przez 4 albo 12 albo więcej lat podaje Ci na tacy odpowiedzi i zniechęca Cię do działalności twórczej, mocno stawiając na taką odtwórczą, nagle na potrzeby jednego dnia w trakcie matur zapomina o wszystkim i wszyscy zaczynają udawać, że uwielbiamy rozmawiać i krytycznie analizować teksty kultury i że umiemy werbalizować swoje myśli. Ktoś może od razu powiedzieć, że nawet jeśli tak nie jest, w sensie nawet jeśli nie umiemy, to matura ustna jest właśnie po to, żeby taką postawę wymusić i żeby każdy uczył się krytycznie myśleć i pięknie wypowiadać. W praktyce jednak wychodzi z tego po prostu jeden dziwny dzień, w trakcie którego maturzysta stresuje się więcej niż powinien i kombinuje jak tylko może, żeby dobrze wypaść, a wszyscy dookoła udają, że to normalne i w sumie to nie ma się czym przejmować. Dla osób, które naturalnie mają zdolność do tak zwanego lania wody, mydlenia oczu i takiego czarowania, to jest po prostu okoliczność łagodząca i ułatwienie wykonania zadania, które dla umysłów analitycznych i precyzyjnych będzie odrobinę trudniejsze. Niezależnie od tego, co powie ci nauczycielka czy szkoleniowiec, matura ustna to jest okazja do ściemniania, naciągania, koloryzowania rzeczywistości i zastępowania merytoryki zgrabną lub nawet niezgrabną bajerką, uśmiechem i śmiechem z siebie samego, w sensie takim dystansem. Zaproponuję Ci w tym materiale kilka elementów, które mogą sprawić, że poczujesz się nieco pewniej przed wejściem na ten egzamin i prawdopodobnie będziesz mieć szansę zdobyć więcej punktów. Swoją drogą, absolutnie nie chwaląc się, bo osiągnięcie wysokiego wyniku na maturze ustnej, czy w ogóle na maturze, życiowo porównałbym do osiągnięcia, które swoją wagą i znaczeniem plasuje się gdzieś pomiędzy złożeniem na pół kartki papieru, albo zebraniem do siatki 50 kasztanów, ale jednak zaznaczę, żeby zbudować sobie trochę pozycję autorytetu, że ja sam osiągnąłem 100% z egzaminu maturalnego ustnego i użyłem wszystkich elementów wymienionych dalej w tym materiale. Wow! Niezależnie od tego, jak mocarnie przygotowany albo przygotowana jesteś, na pewno składową stresu, który niczym pot na lekcjach po WF-ie będzie towarzyszyć Ci tego dnia, będzie fakt, że okolice 10 minut płynnej wypowiedzi, które oczekuje od Ciebie komisja, to dość duże oczekiwania. Pewnie część osób, które to ogląda przez ostatnie 2 lata, nigdy nie sformułowało ciągiem 10-minutowej wypowiedzi na żaden, nawet najbliższy im temat, a tutaj na maturze mają z pasją i zaangażowaniem przez około 10 minut prezentować na przykład rozterki wokół albo dylematy miłosne Jagny z Chłopów. Tutaj podrzucam Ci pierwszą poradę strategiczną i jednocześnie formę eksperymentu psychologicznego, która może uśmierzyć ten konkretny stres. Zasadę tą nazwiemy na potrzeby tego filmu 3P, chociaż nie jestem pewien, czy to jest jej oficjalna nazwa. Tak mi się wydaje, ale jak wpisałem to hasło w internet, wyskoczyły mi artykuły o kontroli ciśnienia opon w samochodzie, ale spoko. 3P sprawia, że nawet jeśli Twój temat otworzy przed Tobą tyle możliwości, co sam fakt zdania matury, to i tak będziesz miał albo będziesz miała świadomość, że sprawisz wrażenie, jakby była ona obfita i urodzajna w merytorykę, tak jak lalka w kartki papieru. No tak było. 3P to zasada mówiąca o tym, że na początku wypowiedzi zawsze trzeba powiedzieć to, co chcesz powiedzieć. Później faktycznie to właśnie powiedzieć, a na sam koniec powiedzieć, że to powiedziałeś, czy powiedziałaś. Co? To taki wstęp, rozwinięcie i zakończenie, tylko robione nie za karę, a po to, żeby Twoja wypowiedź zyskała.
W zależności od tego, w jakiej pozycji jesteś, technika ta może albo wydłużyć Twoją wypowiedź, albo uczynić ją znacznie bardziej zrozumiałą i spójną. W obu przypadkach ułatwiasz sobie zadanie i sprawiasz, że komisja ma Cię po prostu za co nagrodzić. Psychologicznie 3P lubię najbardziej właśnie za tę świadomość, że jeśli serio będzie tragedia i po odczytaniu tematu będziesz miał lub miała w głowie intelektualną wersję pustyni Atakama z jedną lub dwoma punktami albo faktami, do których masz się odnieść, to i tak jesteś w stanie stworzyć 3, 4, 5-minutową wypowiedź. Trzeba zaznaczyć jedną ważną rzecz. Jeśli którakolwiek z podpowiedzi, którą zawrę w tym materiale, nie będzie dla Ciebie naturalna i będziesz musiał albo musiała myśleć o niej w trakcie swojej matury czy przygotowań, olej te porady całkowicie, bo merytoryka i prezentacja swojej wiedzy jest milion razy ważniejsza niż te wszystkie takie małe podpowiedzi, które ja tutaj wrzucam. Prawda jest taka, że jeśli wylosujesz temat, o którym coś tam wiesz, to nawet jeśli Twoja wypowiedź będzie przypominała mowę goblina albo komentarz pijanego wujka na weselu, to i tak wszyscy wyciągną Cię za uszy tylko po to, żeby docenić Twoją próbę. Tak więc wszystkie te porady przydadzą Ci się tylko jeśli jesteś w stanie względnie naturalnie je po prostu wdrożyć, albo jeśli po zobaczeniu tematu reagujesz w podobny sposób co Twój kot, kiedy po raz pierwszy widzi nowego psa w Twoim domu. No dobra, do tańca zapraszam, jak to mawiał wybitny muzyk, i przejdźmy teraz właśnie do elementów blisko związanych w sumie z tańcem, bo z tak zwaną mową ciała. Postawa w trakcie egzaminu ma znaczenie. To, czy jesteś wyprostowany albo wyprostowana, nie przełoży się oczywiście bezpośrednio na punkty za wypowiedź, bo nie ma w kryteriach poziomu zgarbienia albo rozpiętości klatki piersiowej, ale nieważne jak bardzo komisja chce udawać, że jest złożona z cyborgów, których kod to podstawa programowa, i tak będą zwracać na Ciebie uwagę i dawać Ci większy kredyt zaufania, jeśli będziesz prezentować się po prostu pewniej. Co ciekawe, znam też sporo osób stosujących taktykę odwrotną, to znaczy na siłę prezentujących się jako niepewne, niewinne i w ogóle płaszczące się przed komisją. Jeśli to dla Ciebie wiarygodna i w ogóle komfortowa postawa, to you do you, spoko. Chociaż wydaje mi się, że prezentowanie się pewnie jest znacznie bardziej uniwersalne i łatwiejsze do wdrożenia. Jeśli siedząc na tym szkolnym krześle przed egzaminatorami na 15 minut będziesz sprawiać wrażenie, jakbyś właśnie prezentował swój ekscytujący startup technologiczny, to na pewno zyskasz sobie sympatię albo uwagę komisji. A te mogą być w tym czasie, na szczęście, prawie wyłącznie pozytywne. Dodajmy do tego miksu mowy ciała, gestykulację i kontakt wzrokowy, czyli dwa narzędzia, którymi możesz bardziej zaangażować komisję w to, co będziesz im prezentować. Proponuję rozważyć wykorzystanie jednej lub dwóch rąk do pokazywania cyfr przy wymienianiu, w sensie na przykład mówiąc pierwszy, drugi, trzeci argument czy powód, podkreślaniu, że coś jest ważne itd. Pokazuję te rzeczy na tej pierwszej wersji filmu, takiej, którą nagrałem o 3 w nocy w lesie, ale wyszło to tak niewyraźnie, że w sumie zrobiło się cringe'owo, więc zostawmy to tutaj. No, myślę, że da się sobie wyobrazić, że pokazujesz cyfrę palcami. Ważne oczywiście, żeby podobnie jak z każdą techniką czegokolwiek, nie przesadzić z tą gestykulacją, ale egzaminatorzy będą na tyle wyrozumiali, że jeśli chodzi o przesadę, to nie wiem, byłaby to chyba tylko próba znokautowania kogoś z komisji. No serio, nie wiem, co możesz zrobić, żeby sobie tutaj zaszkodzić. Więc zdaj się tutaj na swoją intuicję i rób to, z czym czujesz się komfortowo. Kontakt wzrokowy z kolei jest spoko dlatego, że daje Ci naturalnie większą wiarygodność i jeszcze bardziej potęguje poczucie pewności siebie, albo przynajmniej prezentuje zaangażowanie w swoją wypowiedź. Tutaj przesadę mogę sobie wyobrazić, bo przewiercanie wzrokiem mózgu jednej z osób z komisji do tego stopnia, że na końcu wypowiedzi wyssiesz z niej całą duszę niczym dementor, to może być właśnie troszkę nadużycie, ale jeśli jest Cię na tyle, żeby raz na jakiś czas oderwać głowę od kartki albo podłogi i spojrzeć w stronę osób, z którymi teoretycznie rozmawiasz, a w pierwszej fazie przed którymi prezentujesz swoje rzeczy, to na pewno będzie Ci to policzone na gigantyczny plus. Często dla laików wystąpień publicznych proponuje się technikę latarnika, która polega na tym, że tak jak latarnia morska jeździ sobie od lewej do prawej i świeci statkom, tak samo Ty po jakiejś linii idąc w lewo, później w prawo, patrzysz na kolejne osoby, które słuchają Twoich wypowiedzi. Jeśli przychodzi Ci to naturalnie, super. Jeśli nie, możesz spróbować patrzeć w biurko przed komisją, na czoło osób z komisji, albo w ogóle się tym nie przejmować i też będzie spoko. Nawet jeśli przypadkiem nawiążesz kontakt wzrokowy z komisją, to już możesz sobie to policzyć jako sukces i myślę, że ta świadomość jest po prostu spoko. No dobra, nie jest to
pewnie kompleksowe wideo analizujące absolutnie wszystko, co można wykonać ze swoim ciałem i językiem i komunikacją w trakcie tej bardzo dziwnej, wątpliwej w znaczeniu anomalii, ale jeśli poza takim podejściem bardziej powiedzmy strategicznym interesuje Cię także strona merytoryczna walki o zdanie matury, to zapraszam Cię do innych filmów na moim kanale. Stety czy niestety, na egzaminie ustnym merytoryka dalej jest ważniejsza i dużo cenniejsza, no ale jest to zaproszenie do tego, żeby troszeczkę pokombinować. Dzięki, że oglądasz moje rzeczy. Cześć.